Kontrast Plus, Paweł Wanik, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest burmistrz Skaryszewa, pan Dariusz Piątek. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, no w ostatnich dniach, w zasadzie no od wczoraj, powrót zimy, dzieci z pewnością się cieszą, ale piesi czy kierowcy może już niekoniecznie. Wszystko oczywiście zależy od stanu chodników i dróg. I to jest moje pierwsze pytanie, jak to wygląda w Skaryszewie, no bo w Radomiu, mówiąc krótko, bywa z tym różnie. No dzisiaj ekipy już o godzinie przed piątą wyjechały w teren, także tą śliskość staraliśmy się przede wszystkim usunąć. Priorytetem dla nas było to, żeby drogi były przede wszystkim przejezdne i też chodniki, po których mieszkańcy chodzą, żeby nie były zaśnieżone. Oczywiście przy niskim natężeniu ruchu wiadomo, że to nie będzie czarne od razu, tylko no to chwilę trzeba poczekać, zwłaszcza przy tej temperaturze, która dzisiaj jest, żeby zrobiły się jezdnie czarne. Wiem, że niektórzy mieszkańcy się tym niepokoją, że jeszcze nie są te drogi wszystkie czarne, ale no tak jak to kiedyś jedna z polityków powiedziała, sorki, taki mamy klimat, ale to nie w tym kontekście oczywiście. Szanowni Państwo, nie da się tego tak zsypać, żeby od razu wszystko zlikwidować, natomiast chwilę to musi trwać i myślę, że ten egzamin zdajemy całkiem nieźle. To powoli idzie. Dzisiaj też byliśmy na objeździe takich dróg, które wydawałyby się czasami może przez niektórych zapomniane, ale sprawdziliśmy, czy firmy tak naprawdę wykonały swoje zadanie poprawnie. Zatem można być zadowolony. Znaczy, do zadowolenia zawsze dużo brakuje, tak? Bo jak mówię, oczekiwania moje mieszkańców są takie, że będziemy szli po suchej, ładnej, fajnej nawierzchni, a niestety jeszcze te śliskości są, no ale to nie tylko w Skaryszewie, tak? To przykład dzisiaj też i w Radomiu tutaj taki i myślę, że w wielu, wielu innych miejscach, gdzie nas chyba wczoraj ładnie zasypało, bo te widoki, które były wczoraj wieczorem, były naprawdę piękne, ładne, warte, a przede wszystkim chyba myślę, że się najbardziej z tego wszystkiego ucieszyły dzieci. No właśnie. I wracając do tych dzieci, za nimi już okres ferii zimowych, jakże wyjątkowych, nietypowych z racji na panującą pandemię, ale jakoś te ferie trzeba było zorganizować. No i w Skaryszewie chociażby Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizował różnego rodzaju konkursy dla najmłodszych, w których można było wygrać nagrody rzeczowe. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na to, jakie to były nagrody i czy coś jeszcze ewentualnie Skaryszew miał swoim najmłodszym mieszkańcom do zaoferowania? No, czy z racji tego, że ja w Skaryszewie akurat mieszkam i to tak się złożyło, że już ponad 20 parę lat i obserwuję, co się do tej pory działo w tym Skaryszewie. Zawsze mi brakowało, jak moje dzieci były małe, tego, żeby w tym okresie wakacyjnym, feryjnym była jakaś dla nich oferta, żeby mogły się czymś zająć, żeby były jakieś zajęcia. I tutaj pomimo tej pandemii w tym roku nie online, znaczy nie face to face, ale właśnie online udało nam się takie zajęcia wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury przeprowadzić. Były w zasadzie codziennie jakieś ciekawe nagrody, fajne konkursy, wiele nowych rzeczy dzieci nauczyły się robić. To jest dla mnie wartość taka podstawowa i to był jeden z takich zakresów, które dla tych najmłodszych żeśmy zapewnili i dla ich rodziców, a druga no to była możliwość spędzenia tego czasu na zimowiskach. Ofertę wysunęły wszystkie szkoły i w jednej ze szkół, dokładnie w Makowcu, takie półkolonie feryjne były zorganizowane, gdzie codziennie coś nowego i fajnego się działo. Malowanie, dekupaż, no różnego rodzaju rzeczy. No, miałem okazję oglądać zdjęcia dzieci, no to bardzo zafascynowane i uradowane tym, że mogły wśród rówieśników przebywać. A zatem do zimy przygotowani i do ferii również, no to teraz nie mogę nie zapytać o szczepienia, bo oczywiście różnie z tym bywa. Jak to wygląda w Skaryszewie, jeżeli chodzi o ich dystrybucję? No i czy mamy jakieś informacje na temat tego, czy koronawirus utrzymuje się na podobnym poziomie, mam tu na myśli ilość zakażeń, czy też wzrasta ta ilość, maleje? Jakie mamy tutaj informacje? No znów muszę powiedzieć dobrze, że akurat ze szczepieniami sobie radzimy w sposób dobry. Zresztą dzisiaj pierwszą osobę niepełnosprawną dowieźliśmy na te szczepienia jako gmina. Także ten harmonogram idzie. Jak to będzie wyglądało i jakie będzie podsumowanie dnia, to dzisiaj trochę za wcześnie mi mówić o tym, dlatego że cały czas te szczepienia trwały i myślę, że wieczorem będę miał meldunek, jak to wszystko poszło, czy nie było gdzieś jakichś opóźnień czy innych rzeczy, ale przynajmniej nic takiego do mnie na dzień dzisiejszy nie dotarło. Także myślę, że tutaj z jednej strony i ten dowóz, i z drugiej strony przychodzi
tygodnia to dobrze zorganizowała, więc nie ma co narzekać. Natomiast co do liczby osób objętych kwarantanną, czy liczby zakażonych, trudno mi mówić, bo od paru tygodni sanepid już nas nie informuje o tej liczbie. My oczywiście z tajemnicą Poliszynela jest tak, że osoby, które są zakażone, no oczywiście cały czas takie przypadki mamy i to wiem no, o tym, że są. Natomiast jak w skali całej gminy, trudno mi odpowiedzieć. A z czego może wynikać ten taki impas komunikacyjny, jeżeli chodzi o państwa i o sanepid? Znaczy to przede wszystkim ze strategii rządu, tak, która zmienił ten sposób informowania społeczeństwa, bo wcześniej pamiętam były strony, które tak były temu poświęcone. Dzisiaj tak naprawdę rząd informuje codziennie nas o liczbie liczbie szczepień od wczoraj, tak. Informuje nas o zakażeniach, tak, o wykonanych badaniach i to są dane ogólnopolskie, natomiast no, nie są tak nisko agregowane, czyli do gminy. Koronawirus zmienia nasze życie, oczywiście. No i tutaj wielką bolączką jest przede wszystkim przedsiębiorców. W Radomiu już słyszymy, że niektóre podmioty gospodarcze, czy to hotele, czy to kluby fitness, będą się otwierać. Czy słychać już takie głosy w Skaryszewie? Czy może ktoś już planuje, pomimo tych obowiązujących wciąż restrykcji, otworzyć swój biznes, czy na razie nie ma takich informacji? Znaczy, do mnie takie informacje nie dotarły, natomiast my cały czas staramy się wspierać przedsiębiorców, tak, zresztą też i uchwała Rady Miejskiej odnośnie kwestii podatkowych i tutaj pomocy przedsiębiorcom w tym zakresie, przynajmniej zwolnienia z rat podatku. Każdy, kto do mnie też występuje indywidualnie, te sprawy są rozpatrywane. Staramy się też promować nasze firmy, bo rozumiem, że najbardziej z tych, które funkcjonują na naszym terenie, to przede wszystkim domy weselne, restauracje, które i hotele, które dostały, jak to się mówi, w kość, popularnie mówiąc. Więc staramy się też ich podpromować, że można u nich zamówić na wynos jedzenie i one takie akcje oczywiście prowadzą. Wszystkie, w zasadzie, jeśli chodzi o restauracje, to chyba wszystkie prowadzą akcje jedzenia na wynos. Można zamawiać. Coraz popularniejsza staje się usługa dowozu tych zamówień do domu również. Więc to jakoś funkcjonuje, jakoś sobie radzimy. Natomiast nie słyszałem o tym, żeby ktoś chciał się otwierać. Pewnie dziś jest im trudno to wytrzymać, bo to już kolejny miesiąc, kiedy nie funkcjonują, nie zarabiają. No a musimy pamiętać o tym, że raty leasingów, kredytów, koszty ludzkie, to cały czas pozostaje na ich utrzymaniu, więc tutaj oczywiście no, muszą w jakiś sposób też sobie reagować. Natomiast ja myślę, że to są ludzie też zdrowomyślący i wiedzą, czym to może się dla nich skończyć. To nie tylko w kwestiach wymiarów finansowych, tak, czy cofania jakichś tam zezwoleń, pozwoleń, czy tego typu rzeczy, ale przede wszystkim też w kwestiach zdrowotnych. Tak, o tym muszą myśleć. A jakie jest pana zdanie na ten temat? Bo no, w tym studiu chociażby u mnie w programie wiceprezydent Radomia, pan Mateusz Tyczyński, mówił, że gdyby któryś z radomskich lokali się otworzył, to on byłby w stanie zaryzykować mandat i pójść tam zjeść na miejscu. Ja oczywiście teraz nie namawiam do łamania prawa, bo też pamiętajmy o tym, że jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdza, że te restrykcje są bezprawne. Pan osobiście, gdyby taki lokal się otworzył, skorzystałby z jego usług, czy no jednak do momentu, kiedy to rząd nie uchyli tych restrykcji, no jednak by pan był ostrożny? Znaczy, nie chcę oceniać tutaj pana prezydenta Tyczyńskiego i nie jest to moim zamiarem, natomiast moje zdanie na ten temat jest takie, że skoro jest jakaś prośba, nawet w formie przepisu czy czegokolwiek innego, to myślę, że jako osoby publiczne powinniśmy dawać dobry przykład w tym zakresie i jednak tych restrykcji przestrzegać i namawiać innych do ich przestrzegania. Szanowni Państwo, oczywiście można sobie różnie do tego tematu podchodzić. Zresztą w internecie, tak, w mediach społecznościowych różne poglądy na ten temat są, ale tak naprawdę to nie jest tak, że to dotyczy Radomia Skaryszewa, czy dotyczy Dariusza Piątka, czy kogoś innego, tylko tak naprawdę to dotyczy dzisiaj całego świata, tak? I to nie jest tak, że tylko w naszym kraju są jakiekolwiek restrykcje, tylko te restrykcje są na całym świecie. I myślę, że takim zdrowym rozsądkiem też powinniśmy się w tym zakresie kierować i raczej promować te zachowania takie bezpieczne dla
Nie dla nas, dla tych, którzy z nami współpracują, którzy się z nami spotykają, bo na co dzień my prowadzimy obsługę interesanta, ludzie do nas przychodzą i musimy z nimi rozmawiać. Co w przypadku, jeżeli tak naprawdę gdzieś złapiemy tego wirusa, gdzieś złapiemy tą bakterię i co wtedy? Tym ludziom zaproponujemy, sorry, winę, tu jestem chory, mam kwarantannę. A czy i jak w związku z tym wirus wpłynął na inwestycje w gminie? Bo skoro też o tym mowa, to warto wspomnieć, że droga do Wilcznej, sprzęt komputerowy, jeżeli chodzi o szkołę w Odechowie, utworzenie Centrum Aktywności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, troszeczkę tych inwestycji, mimo tych niesprzyjających okoliczności, udało się zrealizować i to przy wsparciu ze strony samorządu województwa mazowieckiego. Parę słów zatem o inwestycji w minionym roku i o tym wsparciu? Znaczy, no ten rok był taki szczególny, dlatego że to 2019 to był okres, kiedy pozyskiwaliśmy różnego rodzaju środki, przygotowywaliśmy różnego rodzaju inwestycje. Natomiast no, w zeszłym roku, jak to się mówi, tak spijaliśmy śmietankę, czyli te inwestycje się kończyły, robiły. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i to centrum, które wokół niego powstało, to taki najlepszy przykład, bo tak naprawdę ze środków samorządu województwa mazowieckiego zrobiliśmy fajną inwestycję, gdzie dzisiaj tak naprawdę mamy dobrze wyposażony dom kultury w niezbędny sprzęt różnego rodzaju, tak, bo możemy prowadzić zajęcia taneczne, wokalne, mamy kino plenerowe, które możemy uruchamiać, ale też i kino w środku, które może funkcjonować. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby chociaż prowadzić zajęcia online, co był przykładem, były ferie i różnego rodzaju rzeczy. Dzisiaj pracujemy nad kolejnym projektem, który myślę za chwilę też ogłosimy i będzie coś fajnego dla młodzieży i dla dzieci, które lubią się bawić dźwiękiem. Nie powiem o szczegółach, bo chciałbym, żeby to już pan dyrektor zrobił, zakomunikował wszystkim oczywiście za chwilę. Udało nam się zmienić otoczenie przede wszystkim. Dzisiaj ten teren, który ja pamiętam, mój syn tam chodził do szkoły, tak, to była trawa i jedno boisko. Dzisiaj mamy tam duży, fajny plac zabaw, mamy siłownię plenerową, mamy pump track, mamy boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, mamy boisko do piłki plażowej i w tej chwili już sprzęt kupiony do tego, żeby wyposażyć tam taki nieduży skatepark, więc to otoczenie się zupełnie zmieniło, ale to też pokazuje, że w trakcie, kiedy te poszczególne elementy były składane i robione, przede wszystkim cieszyło mnie to, że było zainteresowanie tych, do których to jest skierowane, bo pump track jeszcze nie był ukończony, a już młodzież chciała jeździć po tym urządzeniu. A kiedy robiliśmy boisko, każdy się przyglądał. Udało nam się zrobić też jeszcze na takim prowizorycznym turniej piłki plażowej, więc widać, że to są inwestycje, które cieszą i są potrzebne i młodzież chce z nich korzystać. Oczywiście też no, w dobie pandemii trudno mówić o prowadzeniu zajęć, kiedy nie ma się sprzętu, więc ten rok też był szczególny, bo tak w sumie zarówno dzięki wsparciu pana marszałka i samorządu województwa mazowieckiego, ale też dzięki też pozyskiwaniu środków z różnego rodzaju funduszy, również ze źródeł rządowych, bo to też ważne. No w tym roku udało nam się kupić ponad 200 komputerów i tabletów dla naszych dzieci i młodzieży, tak? Więc to też jest wsparcie, które udało się zrealizować. Udało się zrealizować pracownię w szkole w Odechowie, w nowo dobudowanym budynku z salą gimnastyczną, gdzie ten sprzęt był niezwykle potrzebny. Ale też, szanowni państwo, oprócz tego wsparcia samorządowego, też z innych źródeł staramy się pozyskiwać środki, żeby nie było tak, że tylko jedną rzecz mamy do wykorzystania. No właśnie, czyli jak wygląda wsparcie rządowe? Ale też udaje nam się oczywiście pozyskiwać środki z funduszy rządowych, tak. Przykładem tego jest chociażby zrealizowanie w zeszłym roku 4 ulic w Skaryszewie. Ulicy Prusa, Miłosza, Jaśminowej, Wincentowskiej. Inwestycje, które w ramach Funduszu Dróg Samorządowych udało się zrealizować i otworzyć w zeszłym roku, które poprawiły bezpieczeństwo w zakresie komunikacji przy szkole podstawowej i rozwiązały wiele problemów. I to jest przede wszystkim dla mnie ważne. Także no, cały czas to się robi. A no, pandemia oczywiście krzyżuje szyki, jeśli chodzi o niektóre inwestycje, dlatego że mamy część inwestycji w przygotowaniu. No i tutaj nie ukrywamy, że ja przynajmniej nie będę ukrywał, że niektórzy wykonawcy, szczególnie od dokumentacji, no
powołują się na tą pandemię i ciągle proszą o wydłużenie terminu realizacji tych bardzo ważnych dokumentów, bo bez tych dokumentów, które oni przygotują, tak naprawdę nie będzie pozwolenia na budowę i nie będzie można rozpocząć procesu inwestycyjnego. Ale wypada się cieszyć, że jednak sporo tych inwestycji się zmaterializowało i udało się pozyskiwać środki zarówno od samorządów województwa, jak i od rządu. A jakby miał pan tak powiedzieć, jaka pana zdaniem inwestycja będzie najważniejsza w bieżącym roku, to co by to było? W bieżącym roku, no przede wszystkim rozpoczęliśmy już inwestycję związaną z budową sali gimnastycznej w miejscowości Dzierzkówek przy szkole, bo to szkoła, która, do której uczęszcza prawie 100 uczniów i nie mieli do tej pory sali gimnastycznej, więc to jest rzecz, którą przygotowujemy. No i rozpoczęliśmy realizację bulwarów skaryszewskich, które przez niektórych, jak to się mówi, są demonizowane, a tak naprawdę chodzi o to, żeby przede wszystkim zapewnić zaplecze dla klubu sportowego, bo przez wiele lat klub borykał się z problemami, nie miał szatni, z prawdziwego zdarzenia nie miał w ogóle takiego zaplecza. Dziś to się tak naprawdę dzięki budowie bulwarów udaje zrobić w postaci zaplecza bulwarów. Uda się przy okazji tego zrobić toalety, ale przede wszystkim uda się poprawić bezpieczeństwo rowerzystów, pieszych, dlatego że w tej chwili komunikacja z jednej na drugą stronę Skaryszewa będzie się odbywała wydzieloną ścieżką rowerową, czy też chodnikiem, po którym będzie można spokojnie spacerować, ale też otwiera Skaryszew na klientów zewnętrznych, dlatego że do Skaryszewa biegnie ścieżka pieszo-rowerowa i ona się kończy, tak? No i tej kontynuacji nie ma, więc teraz wszyscy będą mogli spokojnie dalej poprzez bulwary wyjeżdżać, przejeżdżać przez Skaryszew. Skoro mówimy o inwestycjach, inwestycje to rozwój. A żeby się rozwijać, warto wiedzieć, w którym kierunku i jaką drogą iść. I tego będzie dotyczyło moje ostatnie pytanie, bo prowadzicie państwo w tym zakresie ankietę skierowaną do mieszkańców, w której to pytacie właśnie, w którym kierunku Skaryszew i gmina powinien się rozwijać. Czy już są jakieś pierwsze wnioski, bo ta ankieta trwa, ale być może już część ankiet spłynęło, może już coś więcej na ten temat wiadomo. Czy skaryszewianie są aktywni, jeżeli chodzi o ten pomysł i skąd się on w ogóle wziął? Znaczy przede wszystkim zacznę od końca, tak? Czyli skąd się wziął. No, przygotowujemy się, szanowni państwo, już dzisiaj do kolejnej perspektywy pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. I bez strategii rozwoju, bez dokumentów strategicznych tak naprawdę my o nic nie będziemy mogli się ubiegać. Więc żeby wiedzieć też, w którym kierunku mamy się rozwijać i co jest mieszkańcom potrzebne i żeby ten dokument był dobrze przygotowany, to potrzebne nam są konsultacje z mieszkańcami, po to, żeby mogli się wypowiedzieć, jakie są ich potrzeby. Oczywiście te ankiety cały czas do nas spływają. W tej chwili powołujemy zespół, który będzie opracowywał i też będzie na podstawie tych ankiet opracowywał te cele strategiczne dla miasta i gminy Skaryszew po to, żeby być jak najlepiej przygotowanym, bo to nie jest problem, żeby zrobić jakąś inwestycję, tylko żeby zrobić taką inwestycję, która ludziom jest potrzebna, prawda? I to jest taki przede wszystkim ważny cel i założenie, ale też zrobić inwestycję, na którą można pozyskać środki zewnętrzne, bo jeżeli miasto i gmina Skaryszew ma w swoim budżecie do dyspozycji tak naprawdę co roku 4, 5 czy 6 milionów środków inwestycyjnych, to nie są zbyt wielkie pieniądze. A jeżeli do tego dołożymy środki zewnętrzne i wyjdzie tego około 10 milionów czy ponad 10 milionów, to jest się już czym rządzić i co w tym momencie zrealizować, bo nie tylko tak naprawdę my mamy za zadanie realizować takie duże, sztandarowe inwestycje, ale też musimy dbać i myśleć o tych mniejszych drogach czy mniejszych skupiskach ludzi, gdzie też mieszkańcy mieszkają, płacą podatki, są zaangażowani w pracę czy tam w to, żeby ta gmina tutaj funkcjonowała, w tej gminie oni chcą funkcjonować i też im się należą pewne profity z tego tytułu, tak? Chociażby wodociąg, woda, droga dojazdowa dobrze przygotowana i to są rzeczy dzięki pozyskiwaniu tych środków na te duże inwestycje możemy również realizować te mniejsze, tak? Które cały czas staramy się robić, bo to jest przykład i realizacji dróg i drogi w Kobylanach i w Odechowie, także cały czas to się robi i w Makowie i w Makowcu, więc
tych drobnych inwestycji już dzisiaj tak naprawdę się nie liczy, o nich się nie pamięta, ale dzięki właśnie temu, że mamy możliwość pozyskania środków zewnętrznych, można właśnie te drobne inwestycje robić. Poza tym w tej chwili tak naprawdę chyba udało nam się tak na dobrą sprawę zakończyć proces oświetleniowy w gminie, tak? Bo udało nam się rozstrzygnąć już przetarg na kolejne doświetlenie do samego Radomia ścieżki pieszo-rowerowej. W zeszłym roku wszystkie wnioski, które były i które miały ważne dokumentacje, jeśli chodzi o budowę oświetlenia na terenach wiejskich, zostały zrealizowane. Kończymy co po niektóre jeszcze inwestycje, więc też musimy myśleć o tym. Wyzwanie, które nas tak naprawdę czeka w tym roku, też bardzo ważne dla mieszkańców, to jest budowa dodatkowej studni ujęcia wody, bo tej wody ciągle brakuje. My staramy się tutaj oczywiście uszczelniać ten system, jak to się mówi, bo jednak ten wodociąg, który jest na terenie miasta i gminy Skarszon, ma parę lat, ale też i studnie się powoli, jak to się mówi, wyczerpują, to zapotrzebowanie jest coraz większe, więc w tym roku kolejna studnia będzie realizowana po to, żeby właśnie zapewnić mieszkańcom dostęp do wody. A zatem, żeby jak najlepiej w związku z tym wypełnić tą strategię i pozyskać jak najwięcej środków, to myślę, że jak najbardziej na miejscu będzie, jeżeli w tym momencie wspólnie z panem burmistrzem zaapelujemy do państwa, zwłaszcza mieszkańców Skaryszewa, o jak największą aktywność w wypełnianiu tej ankiety. Zachęcam, zapraszam po to, żebym mógł poznać razem ze swoimi współpracownikami państwa zdanie na temat rozwoju i kierunków rozwoju miasta i gminy Skaryszew. I ja się do tego apelu jak najbardziej przyłączam. Pan Dariusz Piątek, burmistrz Skaryszewa, był moim i państwa gościem w dniu dzisiejszym. Panie burmistrzu, serdecznie dziękuję za udział w naszym programie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A państwu dziękuję za uwagę, że byliście z nami. I oczywiście zapraszam na kolejne odcinki Kontrastu Plus. A tymczasem życzę przyjemnego popołudnia. Paweł Wanie, kłaniam się. Do zobaczenia.